Halo, halo, witam serdecznie w 55. odcinku z serii Dragon's Dogma 2. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy o wiele bardziej na południe, do takiej oto wielkiej lokacji jakiejś wieży Babel. Na mapie tak się to prezentuje, jeżeli wejdziemy. O, proszę bardzo, jakaś wielka konstrukcja. Ostatnia ścieżka na całej mapie dostępna, więc... wydaje mi się, że idziemy na jakąś ostatnią misję, na jakiś late game. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Przy okazji jest to również pierwsze miejsce, jakie zwiedzaliśmy. Właśnie te wykopaliska na samym początku gry. Natomiast mamy jeszcze jakieś nowe lokacje dostępne zaraz. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. No tak się składa, że ostatnio już to robiłem, więc jestem gotowy na wszelkie walki. No zapewne jest to zwiastun, że szykuje się straszny pojedynek. No rzeczywiście, wcześniej byliśmy w tym miejscu na początku gry, jakieś, pamiętam, musiałem przenosić kamienie, ale nie było jeszcze możliwości zejścia aż tak nisko. Chyba właśnie nowe przejścia wykopali. Jakieś pradawne ruiny. Moonlight Tower. The fiend unknown is the most perilous. Dobra, w idealnym momencie się zniszczyło. Teraz magia cofania, tak jak w Hogwarts Legacy. Magia naprawy. No niestety. Nie ma takich czarów. Mimo iż mam dwóch magów w ekipie. Nic nam nie zagwarantują. Na mapie jak to się prezentuje? Jakiś korytarz. Borchway to meddle with this mechanism. Why, the decision is yours, Arisen. Naturally. We pawns will be ready to respond, whatever the outcome. To będzie jakaś winda, którą odblokuję za pomocą naszego nowego miecza. Tam jakiś przedmiot kluczowy, tylko tak patrzę jeszcze w ramach pewności, czy nie ma jakichś dodatkowych surowców albo czego, ale raczej już nic nie uświadczymy. A więc chodźmy wyżej, albo niżej. Ale raczej wyżej, znając życie, bo tam była wieża przeogromna. No na razie jestem zadowolony z własnej ekipy, proszę bardzo. Mamy Kratosa, Lady Dimitrescu i Freeran. Znacie tych bohaterów z innych uniwersów. No i dobra, kolejne piętro, tędy. Jakieś konstrukcje. Czy ktoś, kto przed nami uciekał, no nie miał dostępu do podobnej windy. Tego miecza legendarnego. No wprost, jeszcze zaraz mamy ukryte przejście. Co nam to zagwarantuje? To jest chyba jakaś inna winda, którą w przyszłości odblokujemy. A, nie tędy. No to wygląda jak przejście na jakąś walkę z ostatecznym bossem. O, patrzcie, jeszcze jakaś wielka arena. Przeogromne koloseum i tyle. Zapewne na jego szczycie będzie jakaś walka przepicka. Ciekawe, czy dałoby radę jeszcze zaskoczyć. Pewnie tak, ale... to w sumie już raczej szkoda czasu. Nie będę aż tak testował. No
No, a przy okazji jeszcze jest opcja, żeby wymienić swój zespół, nawet na szczycie. Ale raczej jestem zadowolony z tych postaci, które mam obecnie. I've just remembered a curious rumor I overheard once. Seems there's an illness pawns can catch beyond the rift that has devastating consequences for those around. Dragon, heed my call. Your will is mine to command. Curses. This arrival of the true risen is most inopportune. Sovereign of Vermin, the ritual must not be disturbed. Let not the arisen approach. You can manage that, I trust. At last, we may confront the contender for your title, Master. I hope the man has made his peace. My curious magics are at your disposal. Wait right there. No to co, wojownicy raczej nie powinni stanowić zagrożenia, kurde, ale mi przerywa. Chyba ma tą samą klasę co ja. Ta sama umiejętność, tylko ja nie mogę jej przerwać ataków. Jakaś super potężna. Patrzcie, ile ma zdrowia, to jakiś najmocniejszy wojownik do tej pory, jakiego widziałem. Patrzcie, co mi robią, dosłownie... Nie, bo to są mocni wrogowie. Your efforts are for naught, Arisen. Now, simply watch as this world's hollow and fruitless order is remade by my hand. Ritual is complete. The dragon comes. Behold! The Royce Dragon! By my power, the dogma of dragons is unmade. Stand, Arisen. We must all be freed from the vulgar order wherein the dragon's existence determines all. Hast thou summoned the resolution to face me? Then answer me this. Why dost thou fight? Is it to reclaim thy flesh, thy stolen heart? Or is it to reclaim thy throne? I offer thee a choice.
Grant unto me this life in my claws, and be gone from this place. Or stand and fight. Pitiable Arisen. The time for thou to make thy choice is come. Show me the path thou wouldst walk. Go, and thou shalt live to claim thy coveted throne. Dobra, chwila, moment, bo ja mam w ogóle super mało zdrowia. Dobra, wykorzystajmy, jak tam w ogóle nasza ekipa. Czy oni są wszyscy far? Walczymy! Tak jest! To jest mój wybór. Must fulfill our charges. I as the dragon, and thou as the arisen. Climb upon me. We shall depart for our true battlefield. To miło z jego strony. Myślę, że głos trochę mu nie pasuje. Powinien mieć tak jak z God of War'a ten Jormungand. Dobra, czyli przynajmniej mam sojuszników, się okazuje. To fajna sprawa. I co, jestem go skarać?
jakie hity sprzedaje. Trochę większe niż zwykle. Jaki wysoki, kurde, aż ciężko mu coś zrobić. Może teraz? To co widzę, koleś ma tyle samo zdrowia, co nawet te mniejsze, w sumie smoki, ale... ciężej mu właśnie zadać obrażenia. Może po nogach będę go bił, czy to jest dobre podejście? Nie, na ręce to mało co mu robię. Najpierw w brzuchę, to koleś jest zbyt wielki. Nie widzę opcji, żeby się na niego wspinać na razie. Musi się uspokoić. Przy okazji mamy też jakieś kusze, to będzie efektywne, zaraz zobaczę. A idzie z róg. Poleciał sobie nad nami. No bez sensu, stop. That giant ballista up on the cliff is just begging to be used. All we have to do is find a means to reach it. The fire must be put out ere our comrade burns. No ja staram się tego wroga jakkolwiek odnaleźć, ale on jest niedostępny. Come on, niech mi ktoś pomoże. Nie, muszę jakieś inne balisty odnaleźć. Zobaczmy, co my tu mamy. No obecnie dużo mu nie zrobię. Tam jeszcze jest jedna. Albo dwie. O, wylądował. No i tutaj się nawala w serce.
wilt witness my true strength. O, Lady Dimitrescu, co się stało? Bo jak gorąco. Jeszcze mam sporo większych leczeń. Pomoc, nie mogę wstać. Jakieś czary kastuję super mocno, ale jestem tak zmęczony bohaterką, że nie wiem. Co to jest za zmęczenie? No i co ja mam zrobić? Nie mogę nic wykonać. Bohaterka tak szybko się męczy, naprawdę. To jest najmniej przyjemna kwestia. Jeszcze miałem na przykład takie eliksiry, All Here Eliksir, coś w tym stylu. Zobaczmy, jak to jeszcze działa. A, dobra, czyli moje też uleczyło. Ale w całości, czyli mam po raz kolejny na fulla. O to w tym chodzi. Dobra, niech będzie. Naszych, nie wiem, czy będę na naszych to wykorzystywał. To było ryzykowne. Chociaż w sumie... Jeszcze zobaczę, jak będą mieli mi zdrowia. Dimitrescu nie w formie dzisiaj. W rezydencie inaczej to wyglądało, jak mnie goniło. Może jeszcze raz pojawi się kolesiowi i to serce to już będzie po robocie, ale... Nie wiem, od czego to zależy. Strike,
O, ma serce, come on, tak jest, dobra, to już chyba wygrana. Patrzcie, jakie hity sprzedajemy. Ostatni pasek zdrowia. To w zasadzie jednym kombosem kolesia morduje, właśnie atak do góry to jest najbardziej efektywne na wysokie potwory. To trzeba w brzuch trafić. O rany, to podnoszenie czasami trwa zbyt długo, come on. Leżę nieprzytomny przez, nie wiem, 15 sekund. Walka raczej dosyć prosto się prezentowała. Jedyna trudność to, że po prostu dłużej zajmuje i tyle. Tak to jednym kombosem wszystko w sumie załatwiam. No i po robocie ostatni był załatwiony chyba. Chyba, że druga faza wleci. Już raczej chyba napisy końcowe, ale są jakieś cutscenki na zakończenie, że wróciliśmy do Vermund, ten rycerz głównodowodzący, który nam pomagał,
Czyli usiądziemy na tronie niczym w jakimś, nie wiem, Elden Ring i będzie zakończenie, tak? Tamten dawny król okazał się fałszywy. A to taki był w sumie początek gry nawet, może pamiętacie? Że nas wzywał, znaczy nas, tego fałszywego króla, ale tym razem prawdziwy bohater wkracza na tron, prawdziwy król. Masz, mogę rozgrywać. A kto by się spodziewał, witam serdecznie. Jakie szaty też, takich jeszcze nie miałem. No witam. Sit. Co tyle? Jeszcze ten duch niebieski, co nam towarzyszył. ECS, już nie mogę wstać, mogę. Witam duchu. Mogę z nim porozmawiać? Przed chwilą był napis. You have fulfilled your charge, and you're not satisfied. Seek you greater status? Perhaps to rule the world entire? It is power you desire, you need merely spy out the path. The choice is thine, Arisen. By thy will alone can the course of the winds of fate be altered. Dobra, to było dosyć dziwne. I po raz kolejny mogę za kolesiem chodzić. No tak, czyli jedno zakończenie jest takie, że wygraliśmy grę, jesteśmy królem królestwa, ale jeszcze jest opcja, żeby chyba nad całym światem rządzić, nie? I muszę tego ducha gonić. Nie podoba mi się to zakończenie. Chcę rządzić całym światem, come on, duchu. Pokaż mi drogę. You would still resist your fate. Understand you the folly of such a decision. Even the beating of your reclaimed heart was born of the great will of this world. Yet you would abandon it. Everything in this world, all that you have come to know as reality, is the creation of the great will. Should that will be lost, no mortal being can survive. However, if regret yet assails your spirit, then perhaps you should reaffirm your choice. Witness with your own eyes, or through the eyes of another, the fate of this world. Czyli zapewne jakkolwiek się cofniemy na początek gry, nie wiem, to będzie jakieś cykle, o to będzie chodziło. Nie, co się dzieje? Nie wiem, czyli chyba odblokowałem jedno zakończenie i jeszcze jest jakaś opcja na drugie, ale będę musiał tego smoka nie mordować. Dobra, więc ja tam trochę zawaliłem niestety na tym tronie, to podobno trzeba było odczekać z tego, co czytałem, i jeżeli bym odczekał, to nie byłoby już tej pętli i po prostu byłoby już standardowe, dobre zakończenie, że jestem królem. Teraz z kolei postaram się odblokować złe zakończenie i z tego, co wiem, po prostu muszę nie atakować smoka.
and thou shalt live to claim thy coveted throne. Thou wouldst flee. This is the path thou hast chosen, Arisen. Tak jest. Dobra, czyli teraz idziemy na złe zakończenie. My choice is made. Return to thy kingdom. The world thou desired awaiteth thee there. A hollow world, if a restful one. Już mnie tak miło nie przywitali, nie ma właśnie większości bohaterów, w szczególności tego rycerza głównodowodzącego. Dobra, to zakończenie było 100 razy szybsze. Niech będzie i tak. Myślałem, że jakoś, nie wiem, cała kraina spłonie, ale jednak nie. Dobra, jeszcze jest inna możliwość, patrzcie na to. Czyli mogę zaatakować kolesia, to będzie jeszcze inne zakończenie. I teraz skipujemy. Patrzcie na to, w trakcie lotu już można odblokować nowości wartościowe. Jak właśnie koleś opowiada swoją historię, czy tam o walce, możemy w tym momencie podejść niżej. Kaman, jakoś dałoby radę się złapać? Jak to jest? Rzeczywiście. I w tym momencie możemy odpalić sobie to. Empowered God's Bane Blade. Use. I możemy to wykorzystać na siebie. Więc robimy. To jest możliwość tylko na siebie, nie można w smoka. I to jest podobno odblokowanie prawdziwego zakończenia. Turn back. Leave now, while you can. You have strayed, Arisen. And for what? Lest you forget. You have a world where you belong. There, you are to fell the great evil in your path and rule the people as their sovereign. For that is who you are. And it is my wish that you should live out that life of purpose. The time has come for you to return. Go. My children shall see you there safely. Let us go home together. To a world under your rightful rule. To a world all your own. This is your will? Then behold, a world unmerciful, bereft of the benevolent hands that guides.
You find it strange. But this is your world. The world to which you longed to return. Alas, if only you had chosen to become sovereign. At the end of your travails, you could have ruled over these lands in perpetual peace. Yet that world of limitless possibilities has ended. You stand now upon its remains, the vestiges of a world that could have been so much more. Innumerable wills have served to deliver this world from extinction time and time again. You alone have refused to carry out that great purpose. What you see before you is the consequence of your apathy. Behold. As it has failed to be chosen, and as 'twill ne'er be read, this world will soon cease to exist. In the blink of an eye, the sickle of oblivion will reap aught that you have known. I would advise you not to waste these last moments. Explore the remnants of this world while you can. Perhaps, in doing so, you shall come to see the truth, and know the wretchedness of a world unworthy of being chronicled. How shall you fare, I wonder? Will you endure in this world, abandoned and unprotected? No to jest to miasto elfów na przykład? Jakieś pilary światła? Sir Hugo fare out in the world and is lonesome. It pains me that we could not aid him in finding a better path. I do wish we'd had fairer tidings to share. The creature's corpse will serve us well. Go right ahead. Dobra, więc wspaniała sprawa. Pytanie jeszcze, gdzie jest w ogóle Kratos? Wiem, będę z nim. Zgubił się, to mi. Dobra, czyli co? Trzy zakończenia zostały odblokowane i patrząc na mapę, gdzie w ogóle jesteśmy? A to w ogóle się zmieniła całkowicie wizja świata. Patrzcie na to, mamy jakieś portale ogromne, które trzeba będzie chyba zbadać. A to jest akurat bardzo interesująca kwestia. Tak, czyli ta część mapy się akurat zmieniła. Jeszcze chyba... Mamy jakieś morze krwi i przesunęła się linia brzegu, a niektóre to w ogóle zostały zalane tereny. Czyli na tym polega kwestia. Dobra, postaram się jeszcze może nagrać jakiś jeden odcinek, żeby zobaczyć, jak to się dalej prezentuje, ta mało przyjemna wizja świata. Czy to jest dalej historia główna? Ciężko w sumie powiedzieć. Nie, będę się jeszcze teleportował i zobaczymy, więc, że interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić jajka, sała, dzwonka po kolejne odcinki. No i w sumie tyle, ja się tam żegnam, jutra. Shall we see you?